ponieważ on mi pasuje z wielu względów. Nie bardzo jestem zachwycony szybowcami, które właśnie mają rozpiętość rzędu 30 metrów na przykład, ponieważ są strasznie ciężkie, bardzo niewygodne na ziemi. W powietrzu owszem mają super osiągi, natomiast wolę ten szybowiec, na którym latam, ponieważ on jest taki prosty do obsługi, do montażu, demontażu i tak dalej. Nie trzeba się dźwigać skrzydeł bardzo ciężkich. Proszę powiedzieć, jakie są różnice w wadze tych wszystkich szybowców w poszczególnych klasach? No tutaj w klasie standard to tutaj najpopularniejszy nasz szybowiec Jantar Standard 2 i 3 to w granicach 273-4 kg waga pustego. No ale nowsze szybowce już tą wagę mają lżejszą, mniejszą wagę mają. No i z tego tytułu też są lepsze dla zawodnika. Szybowiec lżejszy łatwiej unosi się we wznoszącym się powietrzu, w którym zdobywamy wysokość. I dlatego szybownicy, zawodnicy no, preferują szybowce, które są lżejsze. Oczywiście są takie sytuacje, że zawodnika interesuje szybowiec cięższy i dlatego do tych szybowców lejemy wodę, czyli tankujemy. I wtedy szybowiec jest ciężki. No, nie, może to nie o stabilność chodzi, tylko raczej o prędkość. O prędkość na maksymalnym zasięgu. Szybowiec cięższy ma większą prędkość, szybowiec lżejszy ma mniejszą prędkość tego maksymalnego zasięgu. Z jaką prędkością maksymalną mogą poruszać się te wszystkie szybowce? Prędkość maksymalna szybowców jest różna. To wszystko zależy od konstrukcji i no tak, rozpiętość tych prędkości maksymalnych. No to od 300 km w dół licząc do tych powiedzmy sobie 250, 300, 250 to są maksymalne powiedzmy sobie prędkości, jakieś tam powiedzmy sobie szybowce, jeszcze nie mówię precyzyjnie, bo to każdy typ ma określoną. Z tym, że z tymi maksymalnymi prędkościami rzadko się lata, lata się raczej w zakresie prędkości niższych, dlatego że przy tych niższych prędkościach my przelatujemy większe odległości. Jak lecąc z bardzo dużą prędkością, to lecimy pod dużym kątem do ziemi i tracimy wysokość. No, prędkość mamy dużą, ale straty wysokości są duże. Chodzi o to, żeby tak dobrać prędkość lotu, żeby straty wysokości były optymalne, żeby przelecieć właściwą odległość. Najszybciej i najdalej. W szybownictwie nie ma przymusu, to sami zawodnicy wybierają sobie klasę, w której latają i to od nich zależy, czy będą odnosić sukcesy. Klasę wybiera się przez dostępność sprzętu. Ja latam na prywatnym Jantarze Standard 3, jest to sprzęt w moim zasięgu finansowym, ale koledzy, którzy dłużej latają oraz mają możliwość dostępu do sprzętu klasy otwartej, ewentualnie są na tyle zasobni finansowo, że stać ich na zakup takiego sprzętu, latają na szybowcach klasy otwartej. Choćby tutaj za nami w rzędzie stoją Ventusy, LS8, Lucky. Mówi się, że szybownictwo jest drogim sportem. To chyba prawda? Tak, rzeczywiście to prawda, bo tak jak zaznaczyłem, przede wszystkim sprzęt, no i jego eksploatacja, która może nie jest zbyt kosztowna, ale należy zadbać o coroczne przeglądy, ubezpieczenie. No a także w przypadku szybowników istotna jest konieczność wzniesienia się w powietrze, czyli opłata za hole. Także w przypadku sprzętu aeroklubowego czasami minuta czy godzina lotu na sprzęcie jest wyceniona odpowiednio. W rywalizacji bierze też udział szybowiec LS-8A, na którym jeszcze kilka lat temu latał Mariusz Poźniak, znakomity polski pilot, dziś prezes leszczyńskiego aeroklubu. Zdobył na nim na Litwie w 2004 roku w klasie standard wicemistrzostwo Europy, a w latach 2003-2005 zawdzięcza mu tytuł mistrza Polski. Dziś szybowiec ma już nowych właścicieli, którzy liczą, że im również przyniesie szczęście. No niejako przez przypadek, bo jeden z
no, bardziej utytułowanych pilotów szukał wspólnika, bo jest to dosyć droga zabawka, tego typu szybowiec. I no, znalazł mnie. On jest wyczynowcem, mówię o Zbyszku Nieradce, wicemistrzu Polski tegorocznym w klasie Open, takim szybowcem krótkoskrzydłem, bo to jest szybowiec klasy standard. Poradził sobie w mistrzostwach klasy Open, czyli tych długoskrzydłych, bardzo wyczynowych szybowców. No i ja sobie latam niejako rekreacyjnie przy okazji. A jest to faktycznie szybowiec bardzo dobry, bo no, zapisał się w kartach historii polskiego szybownictwa. Latali na nim tacy piloci jak Mariusz Poźniak, świętej pamięci Henryk Muszczyński. No i osiągali nierzadko tam sukcesy w mistrzostwach Europy. No i świata, byli dosyć wysoko. To jest okazja kupić taki szybowiec? Czy koledzy tutaj zazdroszczą na lotnisku? No wprost mi tego nie mówią, ale myślę, że no, myślę, że tak, bo szansa polatania taką maszyną to jest duża sprawa. Dobry start dla szybowników to taki start, po którym uda się szczęśliwie wylądować. I podobnie jak inni sportowcy, oni również mają swoje przesądy. Na szczęście jest ich niewiele i nie wszyscy w nie wierzą. Proszę powiedzieć, jakie przesądy mają szybownicy? Zazwyczaj nie robi się zdjęć przed konkurencją, ale to tylko na zawodach. A poza tym nie ma. Zazwyczaj życzy się tyle startów, co lądowań, żeby to było bezpieczne. Piloci na razie cierpliwie spoglądają z nadzieją w niebo, a cierpliwość jest w ich przypadku kluczem do sukcesu. Piątek, 24 dzień lipca, półmetek zawodów szybowcowych o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego. Prognoza pogody dawała nadzieję na to, że tym razem po dwóch dniach przestoju piloci w końcu wzbiją się w niebo. I tak też się stało, choć po kilkunastu minutach organizatorzy podjęli decyzję o powrocie wszystkich szybowców na ziemię. Jak wyglądał start i dlaczego wrócili się na ziemię? Rozegrać trzecią konkurencję z uwagi na pogodę i słabą osłonę meteorologiczną, no organizator pewne rzeczy nie przewidział. No i starty odbyły się dosyć późno. W związku z tym, że w każdej klasie jest ileś tam zawodników, no i ten czas był potrzebny do wyholowania szybowców. No niestety pogoda po wyholowaniu wszystkich w kierunku na pierwszy punkt do Gostynia całkowicie się zepsuła, no i organizator zdecydował nas wycofać z powietrzu po przerwaniu konkurencji dzisiaj. No i po prostu wszyscy koledzy wylądowali, no i musimy czekać po prostu na lepszą pogodę. Szkoda? No ja sądzę, że jutro będzie lepszy dzień i prawdopodobnie rozegramy tą trzecią konkurencję i w ogóle te zawody. Na razie więc uczestnicy zawodów mają ze sobą dwie udane konkurencje. Brakuje nam do rozegrania zawodów jednej konkurencji. W każdej z klas musimy rozegrać po trzy konkurencje, żeby zawody zostały rozegrane i mamy jeszcze 4 dni, więc jestem przekonany, że w ciągu 4 dni na pewno wykroimy jakiś kawałek pogody, żeby wszystkie klasy jeszcze raz poleciały. To są zawody szybowcowe i ryzyko nierozegrania konkurencji wszyscy zawodnicy i organizator mają zawsze wkalkulowane, ale to jest 8 dni i 3 dni w ciągu 8 dni zawodów. Myślę, że postaramy się wykroić. A co by się stało, jeżeli faktycznie ta pogoda pokrzyżowałaby plany i tych trzech konkurencji by nie było? No, co by się stało? Nic by się nie stało. Zawody są po prostu nierozegrane. Nie zostaje wyłoniony mistrz Polski juniorów klasy standard, ani mistrz Polski juniorów klasy klub, ani nie ma zwycięzców krajowych zawodów szybowcowych. To nie jest żaden dramat, bo takie rzeczy się zdarzają. Piloci są dobrej myśli i liczą, że pogoda w końcu się do nich uśmiechnie. Po lipcowych nawałnicach, które niszczyły wszystko, co napotkały na swojej drodze, zawodnicy nie gorączkują się i cierpliwie czekają. Troskliwie też dbają swoje szybowce. Burza w powietrzu, jak i na lądzie, może mieć bowiem dla nich tragiczne skutki. Rozumiem, że wichury i burze nie są sprzymierzeńcem szybowców. Nie są sprzymierzeńcem, są wrogiem, są zagrożeniem.
tak sprzętu, jak i często ludzi. Bywały przypadki, że szybowce zostały wyrywane, przerzucane na grzbiet, niszcząc i ten, który został wyrwany, jak i te, które stały obok. Jak się zabezpiecza takie szybowce przed wichurami? Do zabezpieczenia służą tak zwane grajcary, to są takie pale wbijane w ziemię odpowiedniej długości, bądź wkręcane i do nich przymocowuje się albo liny, albo pasy. Zakłada się to ten pas czy linę na skrzydło, pod skrzydło daje się podstawkę. Daje to dosyć pewne zabezpieczenie na skrzydła. Z przodu lina, która jest zaczepiona za tak zwany wyczep, czy miejsce, do którego doczepia się linę do holu. To jest jedna, czyli z przodu, a z tyłu ogon, na który też zakłada się albo pasy, albo liny i też do tych grajcarów. I to powinno zabezpieczyć. Po zakończeniu lotów część szybowców jest też rozkładana i chowana do tzw. wózków albo hangarów. Tam są najbezpieczniejsze. Sprzęt jest bardzo kosztowny i delikatny. I to bez względu na to, czy należy do klasy klub, standard czy otwartej. Czym takim szczególnym charakteryzują się właśnie te szybowce w klasie otwartej? Jak już powiedziałem, to są szybowce o dużej doskonałości, czyli potrafiące z określonej wysokości przelecieć bardzo dużą odległość. Ten szybowiec, który stoi za nami, potrafi przelecieć z wysokości 1 km 50 km odległości. Oczywiście w warunkach idealnych, spokojnego powietrza. Niemniej to jakby daje pojęcie o tym, jaka to jest doskonała aerodynamika tego sprzętu, że potrafi 50 km pokonać z 1 tysiąca metrów. Może jeszcze szczegóły na temat parametrów. Waga, z czego on jest zrobiony, jaką ma rozpiętość skrzydeł? No tak jak właściwie wszystkie szybowce w tej chwili, jest zrobiony z laminatów. Ten akurat z laminatu szklano-epoksydowego. Nowocześniejsze szybowce mają jeszcze duży udział węgla, włókna węglowego, kewlaru. Natomiast ten jest szybowcem już o pewnej historii, powiedzmy. I on jest zrobiony jeszcze w technologii szklano-epoksydowej. Jeśli chodzi o pozostałe parametry, rozpiętość 20,5 metra, waga pustego 480 z balastem wodnym około 600 kg. No i też powiedz, może latać z prędkością dopuszczalną 250 km na godzinę. Oczywiście takich prędkości się normalnie nie rozwija, ponieważ to jest nieekonomiczne z punktu widzenia przelotu szybowcowego. Taki użytkowy przedział prędkości, z jakim się tym szybowcem lata, to jest powiedzmy 140-160 km na godzinę, co pozwala osiągać prędkości przelotowe, ponieważ tą wysokość na trasie przelotu trzeba odzyskiwać i zatrzymywać się co jakiś czas. Pozwala to uzyskać prędkość przelotową na poziomie 100-110 km na godzinę. Także szybowiec nie jest to już szybowiec najnowszej generacji. To jest szybowiec, na którym notabene nasz świętej pamięci kolega Henryk Muszczyński w Rejskele w 76 roku zdobył wicemistrzostwo świata. Także szybowiec jest z pewną taką historią. Natomiast ja w tej chwili startuję w nim w Krajowych Zawodach Szybowcowych w Ostrowie i bardzo sobie chwalę. Do końca zawodów zostały jeszcze 4 dni. Jeśli warunki będą sprzyjały pilotom, 28 lipca poznamy nazwiska zwycięzców. Sobota, 25 lipca, 6 dzień zawodów szybowcowych o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, ale i również szansa dla ponad 30 młodych szybowników, którzy zmagają się w Mistrzostwach Juniorów. Tym razem zawodnicy mieli więcej szczęścia do pogody, która przez poprzednie 3 dni zmuszała ich do zaniechania podniebnych wojaży. Mieliśmy 2 dni lotne. Nie były to jakieś bardzo dobre pogody, nie lataliśmy długich tras. Udało się rozegrać konkurencję, to jest najważniejsze, myślę, i z naszego punktu widzenia, i z punktu widzenia organizatora.
Trochę było loterii, trochę trzeba było mieć szczęścia w tych pogodach. Nie były to łatwe dnie. Udało się i to na razie poskutkowało w ten sposób. Przyjeżdżając tutaj nie nastawiałem się na żaden wynik, ale gdzieś tam w sferze marzeń na pewno było i jest dalej jakieś zwycięstwo i bardzo bym chciał tutaj osiągnąć dobry wynik, sukces może. Myślę, że będzie ciężko, tym bardziej, że konkurencja jest bardzo, bardzo silna. Tutaj też mamy bardzo dużo doświadczonych pilotów. Pogoda na dzisiaj, jak widać, jest... Latać się będzie dało. Możliwe, że też będą trudne warunki. Nachodzi na pewno jakaś strefa opadu z południowego zachodu. Mam nadzieję, że uda się rozegrać kolejną konkurencję i doprowadzić tym samym do uznania zawodów, całych zawodów jako rozegrane. A co będzie z wynikiem? Czas pokaże. To pierwsze moje takie duże zawody, kiedy jest tyle samolotów, szybowców. Dzisiaj już bardziej na luzie podchodzę do tego. Nie jestem z przodu, także bez pośpiechu mogę się przygotować do kolejnego lotu. Coś powiedzieć po tych dwóch konkurencjach. Były takie trudne. Nie wygrałem żadnej konkurencji, po prostu konkurenci różnie latają, stąd moje pierwsze miejsce generalnie. To jest kolejna ciekawa pogoda na latanie. Można się wykazać. Tak, jest silny wiaterek i strefa frontu podchodzi. Tam już widać taki opad niechodzący do ziemi. Tam spod tego cirrusa. Musimy odejść wcześniej, żeby zdążyć przed tym frontem, przed opadem. Znad tego jeziorka, gdzieś tu jest ten punkt wirtualny. I to wszystko pod wiatr. Tutaj lasów jakichś specjalnych nie... Może będzie, uda się. Zobaczymy, w każdym razie gdzieś... Już tutaj za punktem zwrotnym trzeba będzie mieć dolot, albo myśleć już o dolocie i wykręcić. Ja mam nadzieję, że ten opad zbyt szybko nie dojdzie.
Niestety, nie wszystkim szybownikom udało się wylądować po pokonaniu wyznaczonej trasy na lotnisku w Michałkowie. Jeden z szybowców rozbił się w polu. Pecha niestety miał też mechanik ostrowskiego aeroklubu. Sobota to był krwawy dzień, można by powiedzieć. Jeden rozbity szybowiec, no i kontuzja jednego tutaj z mechaników. No tak, nie był to najszczęśliwszy dzień tych zawodów. Rzeczywiście uległ uszkodzeniu jeden szybowiec typu Foka w polu koło miejscowości Goszczanów. Szybowiec został zwieziony na lotnisko, pilotowi się nic nie stało, ryzyko wkalkulowane w ten sport. To był młody pilot, junior. Junior, tak. Mechanik jak się czuje? Mechanik, z tego co wiemy, jest już w bardzo dobrej formie i mamy nadzieję, że bardzo szybko wróci do nas tutaj. Potrzebujemy go. Sobotnie podsumowanie, jak wyglądał ten dzień pod kątem takim technicznym? Pod kątem technicznym, no puściliśmy trzy klasy, niestety pogoda nie pozwoliła nam wypuścić wszystkich w powietrze ze względów bezpieczeństwa. Oczywiście mówię tu o warunkach atmosferycznych. Nie chcieliśmy, jednak jest jeszcze bardzo mało skoszonych pól, żniwa jeszcze nie są w pełni, te szybowce nie mają gdzie lądować. No i tak jak to się wczoraj stało, lądowanie w terenie przygodnym, teren został oceniony nie do końca poprawnie, co zresztą oceni Główna Komisja Badań Wypadków Lotniczych, która się tym zajmuje. No i szybowiec został uszkodzony, dlatego nie chcemy wszystkich na siłę wypuszczać w powietrze, żeby nie tracić sprzętu i żeby dbać o bezpieczeństwo zawodników. Warunki do szybowania nie były w sobotę idealne i juniorzy w klasie klub nie zaliczyli swojej konkurencji, ponieważ przeleciana odległość przez najlepszych zawodników nie przekroczyła minimum 100 km. Klasa standard juniorów rozegrała konkurencję, jednak wszyscy wylądowali poza lotniskiem. Liczyła się więc nie prędkość, ale kilometry przelecianej trasy. Czy można mówić już o sobotnich wynikach? Nie możemy mówić o sobotnich wynikach. Musimy czekać na wszystkich pilotów, którzy zostają przez swoje ekipy zwiezione z terenu przygodnego. Dopiero od nich odbieramy rejestratory GPS, z których ściągamy cały zapis lotu i dopiero wtedy będziemy mogli coś powiedzieć o wynikach. I tak w klasie standard juniorów pierwsze miejsce zajął Karol Deryński z Aeroklubu Radomskiego, na drugim uplasował się Łukasz Grabowski z Włocławka, a na trzecim Krzysztof Cisek z Aeroklubu Jeleniogórskiego. W KZS-ach dla klasy otwartej również zaliczono konkurencję odległościową, nikt jednak nie obleciał trasy w całości. Pierwsze miejsce zajął Bogdan Nowacki z Aeroklubu Warszawskiego, drugie Krzysztof Czyszewicz z Aeroklubu Wrocławskiego, a trzecie Krzysztof Łuniewski z Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego. Pozostałe klasy niestety nie wystartowały. Zawodów szybowcowych o Puchar Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego w Michałkowie coraz bliżej. W niedzielę 26 lipca udało się w końcu wszystkim zawodnikom wzbić w powietrze. Warunki atmosferyczne tym razem też nie były najlepsze. Nikt jednak nie narzekał, a już najmniej powodów do narzekania miał Karol Staryszak, tegoroczny faworyt w klasie otwartej. Choć przyznaje, że podczas niedzielnych zmagań bywało ciężko. Jak dzisiaj wyglądał niedzielny lot? Jak zwykle był trudny. Tutaj to już chyba tradycja na tych zawodach. No, mieliśmy trasę 260 km po punktach zwrotnych wyłożoną przez organizatora, no i za szczęście udało się ją oblecieć.